pragnę przywitać gości przybyłych do nas z zewnątrz. Witam serdecznie panią kierownik pomocy społecznej w Wejmu. Witam panią Jadwigę Bukowską, pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki z tym związanych. Witam serdecznie panią skarbnik. Witam również przybyłem do na dzisiejsze obrady. Proszę Państwa, jeżeli będzie. Więc może zanim przystąpimy do dyskusji, poprosimy panią skarbnik, żeby nam przedstawiła, jak wygląda budżet pokrótce, bo wszyscy mieliśmy pewne z tym styczności, chcielibyśmy usłyszeć opinii fachowej. Założenia w uchwale budżetowej na 2015 rok 14 840 000 wydatki, 12 260 000 i nadwyżka budżetowa 2 580 000. Nadwyżka budżetowa przewidziana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wraz z projektem uchwały budżetowej otrzymaliście Państwo materiały, na pewno te materiały były dokładnie przez Państwa drobne, które też zostały skorygowane. I tak jak powiedziałam na wstępie, wprowadzone zmiany autopoprawką nie naruszają istotnych założeń budżetu, dochody, wydatki, nadwyżka budżetowa pozostaje bez zmian. To tyle takich spraw technicznych. Oczekujemy z panem burmistrzem na pytania. Czy przesunięcia wewnątrz budżetu są dopuszczalne? Tak. Czyli to nie ma, nie będzie miało wpływu na orzeczenie o warunkowej liczby? Nie, dlatego że. Kto z Państwa ma jakieś pytania? Proszę Państwa. Chciałem prosić, jeżeli można na przyszłość, czy nie możemy w kwestii formalnej takich zmian projektu dostawać chociażby chwilę wcześniej, chociażby na maila. Zawsze będzie nam łatwiej się z tym zapoznać, a nie w tym momencie dopiero czytać dokumenty, no szybko. Też jest to jakby kłopotliwe i trudne technicznie, tym bardziej, że no budżet no nie jest rzeczą aż tak prostą, żeby to wszystko gdzieś tam połączyć. To jest wyjątkowa sytuacja, bo z reguły zawsze dostarczamy co najmniej na 7 dni przed terminem, ale to jest tak końcówka roku, więc żeby zrobić te autopoprawki, no to zależało nam, żeby jak najwięcej tych wydatków jednak zrobić w 2014 roku. No i potem, no wiecie Państwo, ile było tych dni wolnych. Potem drugi był wolny, piąty był wolny, a zależało nam, żeby zaksięgować wszystkie wydatki w 2014 roku, żeby był taki pełny, jasny obraz. Znaczy ja rozumiem, że w tym momencie no to już no, tak wygląda, tylko jakby kwestia bardziej na przyszłość. Nawet zawsze dostać kilka godzin wcześniej na maila, to jest zdecydowanie łatwiej niż w tej chwili dostawać się w wersji powiedzmy papierowej. Z tego co pani wspomniała, tutaj wydatki są przesuwane z zadania z Bełczyny, czyli co rozumiem, że Bełczyna spada z wydatków, czy? Nie, jako zadanie zostaje. Jako zadanie zostaje, ale na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze ogłoszonego przetargu, nie mamy podpisanych umów z wykonawcami, nie wiemy jaki będzie koszt, no i będziemy musieli się martwić na troszeczkę później, bo po prostu no, nie ma, jakieś w międzyczasie nie zostały wypracowane dodatkowe dochody, że moglibyśmy przeznaczyć na te zadania, które zostały wprowadzone do Ja mam pytanie. Może sobie odpowiedzieć. Szanowni Państwo, ten budżet nie jest moim budżetem, w związku z tym chciałbym Państwu powiedzieć, że no, zastanawiałem się, czy na dzień dzisiejszy modyfikować i szukać jakichś możliwości modyfikacji, czy też po prostu przyjąć go w takiej formie, w jakiej jest. Ze względu na to, że no, jest spore zadłużenie, ze względu na to, że są powiedzmy kwestie już pewne ustalone, od których odejść się nie da się. W związku z tym zdecydowałem, że będziemy prosić Radę o przyjęcie tego budżetu w takiej formie, w jakiej jest. Niezależnie od
dlatego już dzisiaj chciałbym Państwu poinformować, że Pani Skarbnik zobowiązałem do tego, żeby szukać możliwości restrukturyzacji tego długu. W związku z tym, jeżeli uda nam się przeprowadzić tą operację, będą na pewno dość duże zmiany w budżecie. Być może dzięki temu pojawią się jakieś nowe środki, które będziemy mogli przeznaczyć na niezbędne działania tutaj, których tak naprawdę dla mnie brakuje. Także myślę, że traktujemy to jako wersję taką wstępną, a następne rozważania będą związane z kolejnymi działaniami, które będziemy podejmowali. Pytanie do Pani Skarbnik dotyczące samego budżetu. Po pierwsze chciałem zapytać, prosić o wyjaśnienie dochodów majątkowych. W tym roku mamy bardzo dużą kwotę, jeżeli chodzi o te dochody majątkowe. Pierwsze chciałem się dowiedzieć, jak to wyglądało w latach poprzednich. Dostaliśmy tutaj w dokumentach z 2014 roku, tam bodajże 27 tysięcy złotych. Te dochody majątkowe były na październik, z tego co pamiętam, przygotowane. Jak to było w 2012, 2013, czy też to, te dochody majątkowe były w tak niskich kwotach? I druga część pytania to, co z tym przetargiem w tym momencie, to znaczy tak, te dochody są ze schroniska, ze Stachowicza, tak, i z tego placu na ulicy Szkolnej. Czy zostały poczynione jakieś tutaj ruchy w tej kwestii? Czy są to realne dochody, czy są to takie dochody na papierze? Dochody majątkowe składają się dochód ze sprzedaży mienia oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. Plus dochody majątkowe to są dochody, mogą być z inwestycji finansowanych z budżetów obcych, czyli z Unii Europejskiej, mogą być dotacje też majątkowe na zadania inwestycyjne. Ale myślę, że Pan pyta o tak jak nasze zadania, ze sprzedaży majątku. No to nie jest realne, dlatego że owszem, otrzymałam informację od pracownika, który zajmuje się nieruchomościami, że jest przewidywany do sprzedaży budynek po obydwu przedszkolu oraz ten plac, ale czy będzie na pewno w formie przetargu ta sprzedaż prowadzona, ale czy ona dojdzie do skutku, no to ja już tego nie wiem. A tak jak wyglądało mniej więcej kwoty dochodów majątkowych? To już nie jest. Jest bardzo różnie. Okej, jeżeli w tym momencie ta sprzedaż nie dojdzie do skutku lub na przetargu wyjdzie nie 677, a powiedzmy 500 tysięcy, mamy braki w budżecie, prawda? No, może być problem. Może być problem.